Witajcie mili goście na naszym stryszku. Znowu jesteśmy z Hanią. Myślę, że to wtedy jest tak atrakcyjnie. Mam nadzieję. No i co? Dzisiaj chcemy odpowiedzieć na pytanie, które padło pod ostatnim, tak? Naszym filmem. Tak. Pod ostatnim. Może Hania przeczyta to pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Ono tak było skierowane w sumie do mnie, ponieważ na ostatnim filmie mówiłam trochę o tym, jak rozeznawałam powołanie do zakonu i jak go ostatecznie nie rozeznałam, też takie moje rady. I ktoś mnie zapytał, czy właśnie nie ma zbyt dużo predestynacji w moim podejściu do rozeznawania. Czy Bóg wybiera nam zawód, a jeśli tak, to dlaczego akurat zawód? Czy traktuje pani, właśnie to mnie pytanie podejrzewam, takie odpowiedzi raczej jako sugestie od Boga, czy ostateczną odpowiedź? I jak sobie nie pomieszać rozeznawania ze zwykłą umiejętnością podejmowania decyzji? Więc pytanie jest dosyć rozbudowane, więc ja tak trochę sobie to rozbiłyśmy. Mam nadzieję, że odpowiemy na wszystkie te wątpliwości. A przynajmniej podzielimy się naszym punktem widzenia. Więc tak, jak skoro pytanie do mnie było tak zatytułowane, to zacznę. Więc tak, pierwsza część pytania brzmi, czy nie mam właśnie zbyt dużo predestynacji, nie ma zbyt dużo predestynacji w moim podejściu do rozeznawania. Aż sobie wygooglałam to słowo, żeby odnieść się rzeczywiście do tego tak rzeczowo. Czyli właśnie predestynacja, dla wszystkich, którzy ewentualnie by nie wiedzieli, jest to koncepcja, w której los człowieka jest, również jego zbawienie, potępienie, tak jest z góry ustalone przez Boga. I jeżeli tak rzeczywiście zabrzmiał ten film poprzedni, to na pewno nie chciałam, żeby tak zabrzmiał. Bo myślę, że to jest ważne, żeby rozróżnić właśnie tą predestynację od szukania woli Bożej po prostu. Bo Bóg w Piśmie Świętym od samego początku, tak naprawdę już od Księgi Rodzaju, od raju, zakłada taką wolną wolę człowieka i człowiek może wybrać dobro albo zło. I właśnie przez to tak naprawdę ten raj sam opuścił. Sam sobie szkodzi czasami. Dokładnie. Właśnie bo chce żyć po swojemu, prawda? Tak. Zamiast po Bożemu. Tak. I Bóg mu na to pozwala i nawet go ostrzega, mówi, okej, możesz to wybrać, ale będziesz miał takie konsekwencje. Kiedy potem jest to przymierze na Synaju, tak? Mojżeszowe tak zwane przymierze. Bóg daje prawo Izraelitom, to też mówi, że kładę przed wami błogosławieństwo i życie, i śmierć, i przekleństwo. I wybieraj. Wybieraj to, co chcesz. Też jest taki ciekawy fragment w Starym Testamencie, że Izrael poszedł za nicością, nie? Poszli za nicością i stali się nicością. Tak, czyli no, można wybrać, prawda? Tak. Swoją drogę, swoje wyobrażenia realizować. Można właśnie słuchać Boga, albo tak jak przecież widać, ile w Piśmie Świętym Bóg się denerwuje, że oni go w ogóle nie słuchają i potem są jeszcze źli, że muszą ponosić konsekwencje swoich grzechów, więc to akurat jest... No myślę, bezsporne, że ta wolna wola jest i każdy taką wolę wolną ma. Nawet kiedy Jezus przychodzi, to i że tak powiem, ustanawia nowe przymierze, to mówi, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten będzie potępiony. I też mówisz, że to też zależy od człowieka, czy przyjmie to usprawiedliwienie, które przychodzi przez Jezusa Chrystusa z wiary, czy nie uwierzy, nie będzie chciał go przyjąć. Więc to jest jedno, co do tej predestynacji. A jeżeli chodzi właśnie o to, co Bóg nam wybiera i o tą wolę Bożą, no to dlaczego właśnie to w ogóle powołanie swoje rozeznajemy, czy dlaczego ja rozeznaję w swoim życiu to tak poważnie. Myślę, że to jest ważne, dla mnie to jest ważne, żeby wiedzieć, kim jestem i w jakim jestem punkcie, tak? Bo ja
o rozeznawaniu mówię już jako osoba, która uważa się za umarłą dla grzechu, a żyjącą dla Boga, tak jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Czyli, że tak mówi, że wcześniej, zanim uwierzyliśmy w Chrystusa, no to żyliśmy według naszych pożądliwości, chodziliśmy własnymi drogami, robiliśmy to, co nam się podobało, ale w momencie, kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa, to wszystko zostało odcięte. To ja świadomie wybrałam Boga na mojego Boga, tak, Jezusa na mojego Zbawiciela i świadomie wybrałam, że chcę pełnić wolę Bożą, chcę iść Bożymi drogami i żyć Jego życiem i chcę, żeby te Boże obietnice też się wypełniły w moim życiu. I od tamtej pory właśnie ta wola Boża jest dla mnie najważniejsza, jest ważniejsza niż moja własna, dlatego też to szukanie woli Bożej jest dla mnie tak bardzo ważne w moim życiu i ta taka gorliwość, którą może było czuć też w tym poprzednim filmie, że właśnie rozeznaję, czy tu pytam, Panie Boże, czy tu mam być, czy tam mam być i tak dalej. I to, że to trwa też tyle czasu, właśnie wynika z tego, że chcę poznać wolę Bożą dla swojego życia, bo jest ona dla mnie najważniejsza, a też wiem i ze Starego, i z Nowego Testamentu, że taka wola dla mojego życia, wola Boża dla mojego życia jest. Że w Starym Testamencie już jest powiedziane, że ja mam zamiary wobec was. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, żeby wam zapewnić taką przyszłość, jakiej potrzebujecie. To jest z Księgi Jeremiasza. Tak, w Nowym Testamencie, tu mama też znalazła świetny fragment. Możesz przeczytać. Z listu do Efezjan, 2:10, jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Czyli właściwie jest ta jakaś predestynacja w tym sensie, że Pan Bóg ma dla nas plan, ma dobry plan, dobre czyny mamy pełnić. I to wszystko jest jakby w Bożym planie już zapisane. I warto jest to odkryć. Jaki jest plan dla mojego życia? Oczywiście można to odkryć na zasadzie takiego zwykłego rozumowania, prawda? Patrzę na moje talenty, które mi Pan Bóg dał. Już one też coś mówią, prawda? O tym przeznaczeniu. Mhm. Jakie dzieła? Ja na przykład nie mogę zostać drwalem, no bo nie mam takich predyspozycji, a z kolei drwal na pewno by tu nie siedział u mnie na stryszku i nie dziubał, wiecie, tymi swoimi grubymi palcami. No, jakiś miniaturek by nie malował. Jakby to już z natury mamy pewne narzędzia do tego rozeznawania. A później się zaczynają takie niuanse typu, że no i ta droga mi się wydaje dobra i tamta droga dobra. Prawda? I to dzieło jest fajne i tamto wydaje mi się szlachetne. I teraz no, nie można za dużo srok za ogony łapać, bo to też w Piśmie Świętym są takie słowa, że biegają, wiecie, od rana do wieczora, a Pan Bóg we śnie daje tym, których tam ukochał. I tylko trzeba właśnie znaleźć tą Jego wolę i wtedy wszystko się układa tak w wielkim pokoju, prawda? No tak, bo nawet jakby mamy przecież coś takiego jak sumienie i to nam pomaga rozeznawać właśnie, co jest dobre, a co złe. Ale często jest też tak, że mamy dużo dobrych rzeczy wokół siebie i to też trzeba umieć rozeznać, tak. Bo to też ma konsekwencje często dla naszego życia. Czasami można wpaść w taki aktywizm, wiecie, i tutaj, tu się zaangażuję, i tam się zaangażuję, i siam. I potem się dziwię, czemu ja jestem taka przemęczona, nerwowa. Czemu w moim życiu jest taki chaos, a właśnie nie dałam sobie czasu na to, żeby usiąść, żeby się pomodlić. Panie Boże, no ale co ja mam robić? A może w tym wypadku jest pytanie, czego mam nie robić? Prawda? Wziąć sobie taką brzytwę tego Ockhama i po prostu powycinać niektóre aktywności, żeby mieć czas na przykład dla rodziny, czy na jakiś relaks właśnie z rodziną. No to wszystko też jest ważne, prawda? Bo dzieła to nie tylko jest praca, dzieła to jest właśnie też jakaś taka aktywność społeczna, tak. Czy aktywność w domu, tak. Prawda? Czy w rodzinie na przykład. Może, dziełem moim może być to, żeby pojednać rodzinę,
jak to zrobić? No, może przygotować obiad, wszystkich zaprosić, wiecie, no tak, nawet takie dzieła, to są też dzieła. No dokładnie, dokładnie. I też mogę jeszcze coś powiedzieć, bo też mi się przypomniała właśnie przypowieść o talentach, gdzie też Pan Bóg przeznaczył, każdemu coś tam dał, kazał te talenty rozwijać. I ten sługa, który swój talent po prostu zakopał, prawda, nie podjął tego dzieła, które Pan Bóg mu włożył w ręce, wtedy Pan tego sługi powiedział, że sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No. Także wiecie, to nie są takie błahe rzeczy, że ja się kieruję tylko tym, że na przykład, no bo ten, który pomnożył te 10, te 5 talentów, zrobiło mu się 10, on przecież tego wszystkiego nie zje. On musi się podzielić z innymi, on to robi nie tylko dla siebie, a ten gnuśny sługa, on tylko chciał, żeby jemu było wygodnie, nie? On tam zakopie ten talent, tylko dajcie mi święty spokój w tym moim życiu. No i to niestety zostało bardzo źle ocenione, prawda? On nie zniszczył tego talentu w sensie, że tam zarąbał go, on go schował. Nie pozwolił, żeby ktoś go ukradł nawet. Tak, tak, on go zabezpieczył. Tam w różnych ewangeliach to jest różnie napisane. W jednej tam, że zakopał, w innej, że zawinął chustkę chyba. Nie? Były takie różne opisy tego. W każdym razie, no, zamroził. Też zadał sobie trud, żeby to uczynić. W każdym razie konsekwencje są bardzo poważne. Niepodjęcia tego dzieła w swoim życiu. Potem pod koniec życia ktoś jest taki sfrustrowany, sfrustrowany, pełen takiego żalu, nie wie o co. A on po prostu, wiecie, swojego życia nie wypełnił jak należy po Bożemu. No. No, w pełni się zgadzam z tym. No, w sumie tak większość powiedziałaś, ja tu może tylko jeszcze przywołam takie fragmenty też o szukaniu woli Bożej. Czyli właśnie w liście do Efezjan Paweł mówi, że prawda, teraz już jesteście światłością, a nie ciemnością, więc nie bądźcie nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Bo dni są krótkie, tak? Dni są złe, więc nie traćcie tego czasu. Tam już teraz parafrazuję trochę, ale to są właśnie też słowa z tych listów, które mówią właśnie, że mamy też szanować ten czas, który mamy, bo on jest krótki. Zauważ, że tu jest mowa o ciemności. Znaczy, tak, tak. No. Nie, i to samo jest w tym słudze nieużytecznym, że wyrzućcie go w ciemności. A no, ciekawe. Na zewnątrz. Czyli jeżeli nie szukasz woli Bożej, to tak naprawdę jesteś chodzisz jak w ciemnościach. Też, nie? Którzy też nie szukają, nie? Że jakby samo to, że jesteś wierzący, nie sprawia różnicy aż takiej między tobą a osobą niewierzącą, jeżeli nie szukasz woli Pana w swoim życiu. Nie? No, tak. No. No i właśnie to jeszcze bardzo lubię fragment właśnie z listu do Rzymian, 12 rozdziału, to początek. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie swój umysł, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest co dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Więc też bardzo mocny fragment, że nie bierzcie wzoru z tego świata, czyli tak naprawdę, wiecie, pewne rzeczy mogą się wydawać rozsądne, tak po ludzku, tylko że nawet w liście do Koryntian jest, że jeżeli ktoś jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, żeby posiadł mądrość. Dla mnie, oczywiście to nie chodzi o to, żeby nagle odrzucić wszelkie rozumowanie, jakieś takie dla nas logiczne, ale o to, żeby badać jednak to rozumowanie, czy też jest zgodne ze słowami Biblii, też z wolą Bożą, bo na przykład rozsądnym może się wydawać mieć świetną, tam taką prestiżową, bogatą pracę, która zapewni ci jakieś tam dobre utrzymanie. Ale na przykład twoim powołaniem może być praca z jakimiś ubogimi ludźmi, nie? I to może być wolą Pana dla twojego życia i w tym będziesz szczęśliwy, pełniąc wolę Bożą,
a nie w tym, że będziesz miał taki spokojny zawód i dużo pieniędzy, nie? Więc coś może się wydawać nierozsądne po ludzku, ale jest zgodne z wolą Bożą. Więc myślę, że też trzeba właśnie być czujnym po prostu w tym miejscu i badać te swoje myśli. I jeszcze właśnie taki fragment, bo też myślałam właśnie o tym pełnieniu woli Bożej, że właśnie dlaczego to jest tak dla nas ważne. Czyli to, co właśnie powiedziałaś, że przyjdzie taki dzień, kiedy zdamy sprawę ze wszystkiego, co robimy, jak wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, tak? Bo już Jezus jest naszym usprawiedliwieniem, więc nie będziemy sądzeni z naszych martwych uczynków, dlatego że Bóg je nam wybaczył w Chrystusie. Ale jest, są takie przypowieści, na przykład właśnie o słudze. Jest kilka takich przypowieści, gdzie jest powiedziane... O zarządcy też, tak, nie? Dokładnie. Żeby rozdawał, rozdawał jedzenie na czas, tak? Tak, i że przyjdzie jego Pan i zobaczy, jak on to zadanie wykonywał. I że będzie też mu oddał według jego uczynków, tak? Jeżeli był dobrym sługą, no to go nagrodzi, tak? To da mu te 10 miast, tak? To da mu wiele większe jakieś tam nagrody i profity w tym przyszłym królestwie, tak? Które przyjdzie, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, tak? I zaprowadzi swoje królestwo. No albo, albo właśnie przyjdzie taki dzień wstydu, tak jak też mówi święty Paweł też w liście do Koryntian w pierwszym, że dzieło każdego człowieka przejdzie przez ogień, zostanie ogniem posolone, tak? Czyli to naprawdę nie jest błaha rzecz, że to, co teraz robisz, nawet jeżeli jesteś wierzącym chrześcijaninem i starasz się wykonywać wszystko zgodnie, tam w sensie zgodnie, tak, z prawem, z sumieniem, ale to, co robisz, to jak to robisz, jak wykonujesz jakby to, co Bóg ci powierzył, tak? Czyli jak opiekujesz swoją rodziną, na przykład jak ją kochasz, jak troszczysz się o sprawy, które zostały ci powierzone w twoim życiu, no to to ma znaczenie, bo to będzie sprawdzone kiedyś na końcu. Przyjdzie jakiś taki moment takiego sprawdzenia, oczyszczenia i jest powiedziane, że tak ludzie, jest to porównane do materiałów, z których buduje się domy, tak? Czyli można budować z jakichś cegieł, można budować też z trawy, ze słomy. No i że ktoś, kto buduje właśnie z takiej słomy czy z trawy, no to przejdzie przez bardzo takie no, ciężkie, no przez ogień, tak? Przejdzie przez cierpienie, tak? I to będzie dla niego bardzo trudne. I no, jeżeli ktoś już teraz nie oczyści swojego życia właśnie z takiego światowego myślenia, jeżeli nie będzie szczerze szukał woli Bożej w swoim życiu, no to będzie właśnie posolony ogniem i to jego myślenie, to jego życie będzie musiało zostać oczyszczone przy przyjściu Chrystusa i to już nie będzie takie gładkie oczyszczenie. Teraz mamy czas na takie gładkie oczyszczenie, a jeżeli teraz tego nie zrobimy, to wtedy to już będzie naprawdę... Przejdzie przez ogień. Będzie ostro. No. Nie, i, ale też poza tym, tak na pocieszenie, no to jest ten fragment, że Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z jego wolą. To jest z kolei Filipian. List drugi rozdział, więc też ta wola Boża nie jest gdzieś daleko od nas. Ona też jest zapisana w naszych sercach, w sumieniach, w Słowie Bożym, więc możemy ją poznawać i też nie musimy się bać teraz nagle, że popełnimy jakiś błąd, bo Bóg naprawdę jest miłosierny i nas wychowuje i współdziała z nami w każdej sytuacji. Jeżeli tylko szczerze szukamy Jego woli, to On nas zawsze prowadzi. Też pozwala nam jakieś tam błędy popełniać, tak, czy pójść za, jakoś za swoją wolą później. No Pan Bóg jest miłosierny, jest kochającym Ojcem i On będzie co jakiś czas stawiał te drogowskazy, prawda, żeby znowu nas nakierować na tą ścieżkę z powrotem. No także... dokładnie, więc my kochamy właśnie Boga, On nas kocha, więc to jest też taka podstawa, dlatego no, w tej relacji chcemy być jak najbliżej Niego i po prostu... też wiedzieć właśnie, co mu się podoba, chcemy się jemu podobać, no tak jak kobieta chce się podobać mężczyźnie, no po prostu, jak widzi, że mu tam odpowiada, jak sobie rzęsy pomaluje, no to od razu sobie maluje tam częściej, no ja tak miałam z moim mężem, że tak, starałam się być czujna na jakieś jego właśnie, na to, co lubi. I teraz właśnie tak już wracając do tego tematu, bo tak szeroko myślę, że omówiłyśmy to, ale myślę, że tak, żeby jeszcze nie zgubić niczego, to było pytanie o to, czy Bóg wybiera nam zawód.
Może chcesz powiedzieć? No już tak trochę mówiłam, że właśnie nie mogłabym być drwalem. No. Ale właśnie obserwowanie siebie, na ile się ma jakąś tam wrażliwość, prawda? Na ile człowiek ma zdolności, czy już w szkole widać, prawda? Że ktoś ma zdolności do przedmiotów ścisłych, ktoś tylko do humanistycznych, prawda? Ja tam widziałam, że mam jakieś zdolności artystyczne. No i po prostu na tej zasadzie to są pierwsze takie weryfikacje i później już szukamy konkretnie zawodu taką ścieżką po prostu rozumową, a już co do konkretów, do jakiegoś zatrudnienia, pracy. No i też ważnym weryfikatorem jest po prostu prawo Boże, prawda? Jego przykazania, później już rozszerzone okazanie na górze Pana Jezusa i dla nas chrześcijan to jest jakaś weryfikacja, więc nikt nie będzie pracował w jakimś tam przemyśle narkotykowym czy jakimś tego typu, prawda? W czymś cokolwiek, co szkodzi drugiemu człowiekowi, to trzeba oczywiście rozeznawać zgodnie z prawem Bożym. No a później to już też modlić się już o konkretną pracę, prawda? O konkretne tam już specjalizacje. No i tyle. A to wszystko wymaga trudu. Akurat dzisiaj właśnie w Ewangelii było czytanie do Tymoteusza, gdzie święty Paweł mówi: weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. I to właśnie jakby święty Paweł mu pomaga rozeznawać tą jego drogę życiową, jego powołanie. Ale też mówię o tym, że to niekoniecznie będzie łatwe. To będą jakieś trudy, przeciwności. I to, że na drodze naszego życia czy naszego powołania pojawiają się jakieś trudy czy przeciwności, to nie znaczy, że to nie jest wola Boża. Czasami wręcz przeciwnie. To, co jest łatwe, to niekoniecznie jest wolą Bożą. A najczęściej ta droga szeroka, przestronna, to wiedzie do zatracenia, ta wąska i trudna, i żmudna, i stroma do góry i idzie właśnie zgodnie z wolą Bożą. No. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że myślę, że Bóg może nam sugerować pewien zawód, nawet po prostu przez to, że jeżeli ogólnie rozeznamy jakieś powołanie w naszym życiu, na przykład, żeby mieć rodzinę, tak, żeby mieć męża i dzieci, no to w tym momencie nie powinniśmy z tego względu chociażby wybierać zawodu, który sprawi, że będziemy musieli, nie wiem, dnie i noce spędzać poza domem po prostu. Ja na przykład miałam sama taką modlitwę, kiedy właśnie przez 3 lata starałam się dostać na... Jakby 3 razy starałam się dostać na studia lekarskie. I w międzyczasie wzięłam ślub. I kiedy ostatni raz się właśnie przygotowywałam do tych studiów, w sensie do egzaminów, prawda, które miały mi umożliwić zaliczenie tych, dostanie się na wydział lekarski, to nagle się tak zdenerwowałam, pamiętam, i pomyślałam sobie: Boże, przecież gdyby to było moje powołanie, to nie byłoby tak, że za każdym razem brakuje mi 4 punktów na przykład. Przecież to jest jakieś lekkie przegięcie. I przecież wiem, że dla Boga to jest naprawdę proste, żeby mnie tam umieścić. Więc skoro mi ciągle brakuje, chociaż ja robię wszystko, co w mojej mocy, żeby się tam dostać, a i tak ciągle mi brakuje tych punktów, to może muszę usiąść i z nim porozmawiać i go zapytać, czy on w ogóle mnie tam chce. To była jakaś nagle taka myśl, wiecie, tak trochę głupio, bo 5 lat się w sumie już przygotowywałam na ten lekarski, tak całe liceum, potem się jeszcze uczyłam na korkach, próbowałam się znowu dostać. Ale w końcu po tych kilku latach usiadłam i myślę: Boże, czy ty w ogóle chcesz mnie na tym wydziale lekarskim? I już wtedy byłam żoną Mikołaja i pamiętam, jak Duch Święty wtedy bardzo mocno poruszył moje serce i zobaczyłam jakby po raz pierwszy, że jakby to nie jest
droga dla mnie. Chociaż bardzo chciałam, ale nie jestem w stanie być żoną Mikołaja, mieć dużo dzieci i być super mamą, spędzać dużo czasu w domu z dziećmi i tak dalej, i jednocześnie być lekarzem, jakby takim, jakim chciała być. Jakby chodzi o moje pewne takie założenia, że ja chciałam być super lekarzem i super mamą, nie wiem, tam z wieloma dziećmi, ile Pan Bóg mi da. I nagle zobaczyłam, że tego nie da się właśnie pogodzić. I to też jest część rozeznania, tak? Że w tym momencie, co jest Bożą wolą dla mojego życia? Jeżeli mam męża, to w tym momencie powinnam jednak odpuścić to, jeżeli widzę, że to nie do końca zgadza się z tym powołaniem, które rozeznałam. Więc ja w ten sposób patrzę. A z drugiej strony poszłam na studia pielęgniarskie, na które nie poszłam też bardzo przemyślanie, no tak po prostu przy okazji, bo nie za bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobić w tym czasie, kiedy starałam się na wydział lekarski dostać. I na drugim roku pamiętam, że chciałam zrezygnować. Było mi tak ciężko i miałam jakiś taki kryzys i mówię, Boże, nawet zadzwoniłam do mamy. Mówię, mamo, rezygnuję z tych studiów. A mama mówi taka, pamiętam, że tak się przejęła i mówi, Hania, ty pójdź jeszcze na jakąś modlitwę. Pomódl się i wtedy podejmij decyzję. I ja byłam już na tyle zdesperowana, że ja tylko wyszukałam w Google, gdzie jest jakaś modlitwa w tym momencie. Wieczorem i od razu poszłam, w trakcie wyszłam na spotkanie właśnie wspólnoty. To było już jak wyjście małżeństwa? Tak, tak, tak. Tak. I weszłam wtedy w trakcie spotkania właśnie do jednej takiej wspólnoty w Białymstoku. Dom jednego serca. Pozdrawiam, jak ktoś ogląda. I tam akurat trafiłam na świadectwo pielęgniarki, która opowiadała o swojej pracy, o tym, jak Bóg ją prowadzi, jak właśnie jest szczęśliwa w tym zawodzie. Po prostu siedziałam i nie mogłam uwierzyć, bo naprawdę jakie istnieje prawdopodobieństwo, że w tym samym dniu, na tym spotkaniu po prostu będzie pielęgniarka, z którą będę mogła jeszcze potem porozmawiać. I ona też właśnie się ze mną dzieliła, że też miała taki kryzys na studiach i to był dla mnie taki wyraźny znak, że mam nie rezygnować. Więc w jakimś sensie ja doświadczyłam tego, że Bóg mnie też prowadził właśnie w moim wyborze zawodu. Super przykład. No tak. Nie pamiętałam tego. No tak, też sobie dobrze przypomnieć czasem, jak to Pan Bóg jest dobry. Trzecie pytanie było takie właśnie, czy tam trzecia część pytania, tak? Czy jak Bóg coś powie, to czy jest to sugestia, czy ostateczna odpowiedź? Ja myślę, że to po prostu jest jakaś wola Boża, tak? W sensie Bóg pokazuje swoją wolę i w tym momencie, no to już jest moja kwestia, czy ja za tym pójdę, czy za tym nie pójdę. Ale Pan Bóg jest taki delikatny, nie? Zauważyłaś? Coś takiego doświadczyłaś, że On nie narzuca, w sensie, no absolutnie tylko to, w ogóle o niczym innym nie myśl, tylko to jest tak naprawdę delikatnie przedstawione. No, Pan Bóg jeszcze nawet okazując, czy ujawniając swoją wolę, jeszcze do końca jest bardzo taki delikatny i powściągliwy. Tak. I mam wrażenie nawet, że to jest taka część wychowania, że On pozwala nam nawet nie słuchać się Jego woli przez jakiś czas, żeby doświadczyć pewnych konsekwencji. Czyli wpaść do dołu czasami, nie? Nawet taka drobna kwestia po prostu zapominania o modlitwie takiej osobistej. Że ja miałam tak wiele razy w swoim życiu, że były jakieś takie trudne momenty i odpuszczałam modlitwę. I to był moment po prostu, kiedy potem bardzo tego żałowałam, bo wtedy po prostu naprawdę sypałam się już tak po całości. Doświadczałam takiego braku sił i już w ogóle braku takiej beznadziei w moim życiu. Że naprawdę czułam, że dopóki się modliłam, to wszystko szło do przodu, a potem widziałam naprawdę takie zagubienie w swoim życiu. To też był taki dla mnie element wychowania, czyli Pan Bóg mi pokazywał, że jakby jeżeli będę szła za Jego Słowem, no to będę miała to światło, tak jak Jezus mówi, kto idzie za mną, ten nie będzie chodził w ciemności. Tak. Że co Jego Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce, więc to jest Jego oferta i to już jest nasz wolny wybór, czy chcemy jakby za tym iść, czy nie chcemy iść, bo to, że my stwierdzimy, ja w to nie wierzę, to nie znaczy, że tak nie jest. Tylko, prawda, że ja nie wierzę w to, że Twoje Słowo jest światłem. Możemy w to wierzyć czy nie wierzyć, ale są pewne rzeczy, które są niezmienne i Słowo Boże takie jest. I po prostu wtedy jakby wybieramy to życie w ciemności, no po prostu. Jakby i możemy tego doświadczać. No Bóg jest miłosierny, bo właśnie pozwala nam wracać potem i żałować tego i następnym razem już być mądrzejszym o te doświadczenia i też w oparciu o nie potem podejmować decyzje.
tak? Następne już poważniejsze często. No więc. Uczymy się, tak. Daj Boże, całe życie. No. I już ostatnie w sumie, ostatnia część pytania, czyli jak nie pomieszać rozeznawania ze zwykłą umiejętnością podejmowania decyzji? Mamuś, coś chcesz zacząć? Jak nie pomieszać rozeznawania, a zwykła umiejętność podejmowania decyzji? Ale ja uważam, że właśnie trzeba mieszać. Że trzeba korzystać i z jednego, i z drugiego. Bo po prostu jak człowiek jest na tej drodze Bożej, to już i z jednej strony no jest jakoś tam mądry, też nabiera takiej ludzkiej mądrości, bo Pan Bóg udziela tej mądrości tym, którzy jej szukają u Niego. A z drugiej strony też nabiera umiejętności słuchania Go, wyostrzania sobie tego słuchu i wzroku na to, co Pan Bóg pokazuje, na różne znaki też, które się pojawiają, na to, co mówią inni ludzie. Bo to wszystko jest jakby właśnie do tego, do wymieszania i wyciągnięcia wspólnego mianownika. I potem jak już się ma bardzo dużo, właśnie fajnie jest sobie na kartce napisać, nie? Wypisać to wszystko, jeżeli się podejmuje jakąś decyzję za, przeciw, prawda, porozmawiać, co powiedziała ciocia, tam misia, czy Basia, czy jakaś inna. No. Bo często starsze kobiety, wiecie, to ojciec Joachim Badeni mówił, że mają Ducha Świętego. Jak nie wiesz, czy ten kawaler jest będzie dobrym mężem, to zabierz go na herbatkę do cioci Basi i ona jak powie, nie kochana, to nie dla ciebie, gościu, to zrezygnuj czym prędzej. No tak mówię trochę, wiecie, w żartach, ale coś w tym jest, żeby wziąć właśnie pod uwagę wszystkie te różne opinie i takie sugestie z zewnątrz, a potem jeszcze poradzić się Pana Boga. Chociaż to może być różnie, wiecie, jak ja miałam wychodzić za mąż, to wszyscy mówili, żebym nie robiła tego głupstwa. No, a Pan Bóg powiedział, że przez psalm 45, który jest odpowiednikiem pieśni nad pieśniami, że właśnie to jest jego sugestia, jego wola, także też trzeba być czujnym na to, co mówi świat, co mówią znajomi, przyjaciele, rodzina, którzy, wiecie, mogą się kierować światowymi różnymi zasadami mogą niechcący zepchnąć was na inną ścieżkę. No, myślę, że właśnie ważne jest, żeby pamiętać, że każdy z nas odpowiada sam. Czyli nie będzie można powiedzieć, że mi ciocia powiedziała, że... Tak, albo mama mi kazała, nie? Nie pozwoliła mi tam wyjść za niego, albo kazała mi wyjść za niego, albo coś tam, nie? Więc no, bardzo ważne jest takie poczucie odpowiedzialności za to, co mamy. Dokładnie. I ja tak jeszcze sobie myślę, akurat mi się skojarzyło z tym pytaniem, tak, czy jak nie pomieszać rozeznawania ze zwykłą umiejętnością podejmowania decyzji. Bo kiedyś słyszałam właśnie coś takiego, że no wiecie, nie wszystko trzeba rozeznawać, no przecież nie rozeznajesz, jak się ubierasz. Albo no w takim momencie, że to już nawet można Boga obrazić, jak się pyta Go o takie rzeczy, że trzeba samemu podejmować te decyzje. Ale tak zaczęłam się zastanawiać, bo to akurat rozmawialiśmy wcześniej z mamą, tak. I mama ma świetny właśnie przykład na to, że ubiór czasami też warto rozeznać. Tak, bo kiedyś się wybieraliśmy z mężem gdzieś tam na jakąś herbatkę do kogoś i to były osoby akurat w takim trudnej sytuacji życiowej, no i to było dawno temu, ja byłam młodą dziewczyną, wiecie, artystką, lubiłam tak się ubrać, no, z fantazją, delikatnie mówiąc. Ale jak sobie pomyślałam, że Pan Bóg powiedział, że my mamy płakać z płaczącymi i wiedziałam, do kogo my się wybieramy, to jakby to mnie przyhamowało, żeby właśnie nie być tak wystrzałowo wystrojoną, tylko właśnie ubrać się w taki sposób, żeby nie zwracać na siebie uwagi, żeby być w takiej
w takim stanie trochę żałobnym jakby, no nie do końca, ale rozumiecie, są czasami takie drobne niuanse, które też pokazują, że jesteśmy w stanie spuścić z tonu trochę i przez to pokazać, że my płaczemy z płaczącymi. No. No, dokładnie, dokładnie. Ja jeszcze tak pomyślałam sobie o tym właśnie, ja się zastanawiałam, Boże, jak drobne decyzje powinniśmy rozeznawać, bo to jest właśnie, mam wrażenie, że to jest takie pytanie, że gdzie jest ta granica, co mogę rozeznawać, a co mogę zostawić już takie, takie nierozeznane, powiedzmy, w cudzysłowie. Ale przypomniał mi się list właśnie do Efezjan, w którym jest powiedziane, że niech z waszych ust nie wychodzi żadne słowo złe, tylko budujące. Takie, które będzie z korzyścią dla słuchających. Żadna mowa szkodliwa, nie? Tak, w innym tłumaczeniu. Tak, dokładnie. I Jezus przecież sam mówi, nawet sobie zapisałam, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 12, że z każdego nieużytecznego słowa człowiek zda sprawę w dzień sądu. Nie wiem jak wy, ale ja czuję to bardzo. Czuję, że to jest strasznie taki mocny fragment. To znaczy, że tak naprawdę każde słowo, które wypowiadam, powinnam rozeznawać, czy ono buduje ludzi, czy ono przypadkiem nie jest nieużyteczne. Tak? No bo jeżeli jest nieużyteczne, no to będzie miało też swoje konsekwencje. Jakby to nie jest bez konsekwencji, że ja tego nie rozeznaję, tak? A to jest przecież tak drobna rzecz. Więc jak bardzo w tym naszym postępowaniu powinniśmy być święci. Nawet nadmiar słów się liczy, no, nie? No, dokładnie. Dokładnie. Więc nie wiem, tak przynajmniej jak ja rozumiem Słowo Boże, jakby to, co czytam, no to wyciągam taki wniosek, że w całym postępowaniu powinniśmy się podobać Panu i w całym postępowaniu powinniśmy być też święci, tak jak On jest święty. Tak mówi Jezus właśnie w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza i myślę, że naszym powołaniem jest właśnie dążenie do tego, żeby całe nasze życie podobało się Bogu. I nie jest to oczywiście tylko nasze działanie, ale właśnie Bóg jest w nas sprawcą i chce mieć działanie zgodnie z Jego wolą. I On też nas uświęca i czyni w nas wiele więcej, niż nawet się spodziewamy i rozumiemy. Tak też jest w jednym liście. No. No więc w sumie chyba tyle, myślę, że tak. Super. Chyba wyczerpaliśmy temat. Także Hania odpowiadała na pytanie, ja tutaj asystowałam i... A tym razem odpowiadałyśmy. A jeszcze się zastanawiała wcześniej, że to tylko jedno pytanie, to co to 5 minut, to może jakiś jeszcze inny temat weźmy. A ja mówię, nie, Hania, to na pewno nam zajmie dużo czasu. No mama mnie już zna. Ja miałam rację, słuchaj, ponad pół godziny. Ja siadłam z Biblią i ja po prostu nie mogłam się już oderwać. Nie, no fajnie, mam nadzieję, że no, dosyć wyczerpałyśmy temat. Dokładnie. Na pewno nie do końca, bo to... Też pewnie można właśnie tak rozmawiać. Ale myślę, że na pytanie została udzielona odpowiedź. I zachęcamy też, żebyście się dzielili swoimi doświadczeniami, może jak was Bóg prowadzi, jak rozeznawaliście w komentarzach, bo to też jest zawsze cenne dla innych. Także dziękujemy za wszystkie miłe komentarze, za miłe komentarze do wspaniałej Hani. Dziękuję bardzo. To ktoś napisał. No. Jak chcecie krótsze filmy, to do mamy Grażynki pytania, bo... Nie, no. Moje też potrafią być długie makarony. Dobrze, to z Bogiem. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Pa.